Pewnej nocy poszedłeś spać. Nic nadzwyczajnego. Problem w tym, że śniło ci się, że byłeś polądowanym. Jaki jest ten problem? Znajdujesz się w totalnej ciemności, która przyszła znikąd. Nie ma światła, którego można by było włączyć. To nie jest tak, że ktoś ciebie uwięził, tylko sobie tak wyobraziłeś. Nie? Może masz jakieś zakłopotane myśli, które nie dają ci spokoju? Szukasz odpowiedzi na dręczące ci pytania? Też nie. No cóż, próbowałem. Nagle słyszysz szmer za sobą, odwracasz się, dochodzisz do wniosku, że ktoś ciebie obserwuje. Masz wrażenie, jakbyś cały czas patrzył przed siebie, nic na boki. W końcu jest ciemno. W ułamku sekundy słyszysz szept. Guten Tag. Myślałeś, że to German Ball jest gdzieś nieopodal. Chce ci pomóc, więc mówisz. Niemcy, to ty? Ale odwracasz się jeszcze raz. To był błąd. Duży błąd. Przed tobą znikąd stoi prostokątna postać z małymi psychicznymi oczami. Jest do ciebie 3 razy wyższa. Trzyma jakimś sposobem świeczkę. Wyglądem przypomina zwykłą świeczkę z XIX wieku. Ale tak nie było. Świeci się innym kolorem, dokładniej morskim. Przypominasz sobie, że gdzieś to widziałeś. Pewnie w piekle, ale nie jesteś do końca pewny, czy to z Minecrafta, czy to z innego snu, czy też koszmaru. A to nie ma znaczenia. On nadal stoi przed tobą. Nagle nachyla się do przodu o 40 stopni, a ty nie możesz uciec. Czemu? Odpowiedź jest prosta. Paraliż. A mówiłeś, że nie szukasz tu odpowiedzi. Jak się okazuje, tylko jedna odpowiedź przyszła do ciebie. Tą odpowiedzią jest Rejtagle, obrońca polskiego języka. Nie możesz nic powiedzieć, a raczej chciałeś mu odpyskować, ale jednak tego nie zrobiłeś. Bez zastanowienia odebrał ci mowę, gorzej. Odebrał ci język. I to słowiański, twój, polski. Odpowiada się prostymi dwoma słowami. Polen. Anschluss. Czekałeś najgorsze, ale... Widzisz światło. Budzik ciebie obudził.